You got me in suspense. I'm waiting for deliverance. Are you gonna rock? Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj na food haul. Tak, pierwszy food haul z Polski. Jedziemy dzisiaj na spożywcze zakupy. Chyba będzie to Biedronka. Także postanowiłam, że czemu by nie, że z Polski food haule też mogę nagrywać. Wiem, że bardzo lubicie tego typu filmiki. Także dzisiaj zapraszam was bardzo serdecznie na food haul. Jedziemy i myślę, że tak, wstęp nagram tutaj z Białegostoku, a już zakupy pokażę wam w Domku na Wsi, bo docelowo dzisiaj jedziemy do Domku na Wsi. Także zapraszam serdecznie do oglądania. No i co? Miłego oglądania. Słuchajcie, tego jeszcze u mnie nie było. Food haul po prostu na trawie. Ale akurat siedzę przy domu, siedzę sobie przy ganeczku i stwierdziłam, żeby tato mi tylko wyjął tutaj reklamówki. Szybko nagram w ciszy. Także zakupy dzisiaj biedronkowe. Zakupiliśmy szpinak, zakupiliśmy Active mieszankę, sałat gotową do spożycia. Fit and easy, wow, super. Także taka mieszanka, sałat. Kupiliśmy też z warzywniaka Jedz Co Polskiej, to są borówki amerykańskie. Fajnie, bardzo fajnie pakowane. Jeśli chodzi o borówki, to oczywiście z myślą o owsiankach. I jeszcze miałam ochotę naprawdę ogromną na kiełki. Kiełki brokułu. Były jeszcze rzodkiewki, ale rzodkiewki jedliśmy ostatnio, dlatego teraz wybraliśmy kiełki brokułu. Właśnie tak patrzę, że trochę tutaj nabiało w moim dzisiejszym haulu, dzisiaj typowo wiejsko-letni haul, food haul. Wzięłam pierwszy raz z firmy Turek, to jest ser sałatkowy z ziołami, zobaczymy, ponieważ teraz na kolację staramy się jeść tylko i wyłącznie sałatki, bez pieczywa, wiecie. Twaróg klinek to moja mama sobie wzięła, mama uwielbia bardzo często właśnie wcinać twaróg. Tutaj wzięłam mleko 0,5%. Mamy jeszcze końcówkę migdałowego, ale jakoś, słuchajcie, najbardziej pasuje mi jednak owsianka z tym mlekiem 0,5. Tutaj mamy fetę też do sałatki i jogurty Acti Plus, tak? Acti Plus naturalne. Też słyszałam bardzo dobre opinie na temat tego jogurtu i tutaj jogurt typu greckiego i ten jogurt uwielbiam dodawać do zupy jarzynowej. Okej, kolejna tura. Zawsze będąc w Londynie, jak ktoś pokazywał łososia z Biedronki, to po prostu twierdziłam, że no nie, muszę go kiedyś spróbować. Także łosoś wędzony na gorąco, łagodny, proszę bardzo. Kolejna rzecz to suszone pomidory nadziewane serkiem i one wyglądają tak też. Zazwyczaj takie suszone pomidory dodaję do sałatki. Tutaj mamy zielone pesto. Ostatnio jestem fanką czerwonego pesto i cały czas teraz jemy, natomiast zielone też bardzo lubię i też często kupuję. Słuchajcie, to jest chicior. Ja rano robię sobie zazwyczaj omlet ze szpinakiem, z cebulą, z pomidorem i ostatnio zobaczyłam na Instagramie, że ktoś polecał właśnie te kabanosy z kurczaka, które mają najlepszy skład, jeżeli chodzi o wszystkie kabanosy dostępne na rynku. Zrobiłam zdjęcie tak zwanego screenshota i stwierdziłam, że lecę do Biedronki po te kabanosy, także dam wam znać, czy są pyszne. Okej, jedziemy z kolejnym tematem. Groszek konserwowy, kukurydza, ryż basmati. My z mamą staramy się jeść brązowy ryż, ale jeśli chodzi o ryż basmati, to mamy takie specjalne danie, taki kurczak a la curry i naprawdę z tym ryżem smakuje wyśmienicie. Tutaj mam jeszcze miks sałat z rukolą, dwa awokado, banany do owsianki, do koktajli, ogóreczki gruntowe prezentują się tak i tutaj mam czosnek granulowany, przyprawę do gyrosa i paprykę słodką. Okej, i ostatnie pyszności to truskawki, do koktajli, do owsianki, passata z czosnkiem. Jak wiecie, ja u mnie w Tesco mam swoją ulubioną passatę z czosnkiem. Sprawdzimy tą biedronkową, pomidorki malinowe, nektarynki przepiękne, zupa kalafiorowa z koperkiem, już taka gotowa i oczywiście ogórki małosolne. Także to by było. Food haul dobiega końca, taki w klimacie wioseczki na trawce. I wanna love.